Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, kilka takich luźnych refleksji na temat protestantyzmu. Czym jest protestantyzm? Szczególnie kieruję to nagranie do naszego stosunkowo nowego użytkownika, pana Kamila, tak? Który tutaj się zaczął udzielać, komentować. Po jego wpisach widać, że jest obeznany w protestantyzmie, zna się trochę na historii protestantyzmu i życiorysie Lutra i no, widać, że jest wykształcony, więc właśnie na takich protestantów wykształconych i bardziej elokwentnych tutaj czekamy, a z nadzieją, że może bardziej merytorycznie podejdą do pewnych kwestii, które tutaj są skrupulatnie pomijane, przemilczane przez wielu protestantów, a każda próba podejścia do tematu, do problemu kończy się tym, czym się kończy. No, tym, że pokazują tylko swoją ignorancję i nieuctwo. Panie Kamilu, przechodząc do sedna, pan mnie tam trochę atakuje w sposób delikatny, ale jednak bardzo wyraźny. Czepia się pan mojej aparycji, gestów, słownictwa i tak dalej. Panie Kamilu, to świadczy nie o mnie, ale o panu. Jeśli pan zwraca na uwagę na zewnętrzną aparycję i pewne braki, prawda, na gesty i słowa, no, a nie na treść, to przepraszam, no, zarzuca mi pan, że głoszę moje prywatne opinie. No to, to nie są moje prywatne opinie, panie Kamilu. No, bo bronię prawdy rzymskokatolickiej, a prawda rzymskokatolicka nie jest moją prywatną opinią. Prosiłbym pana, żeby pan jednak pominął zewnętrzną otoczkę i skoncentrował się na treści, bo dojrzałość rozmówcy poznaje się po umiejętności wyłuskania treści, a nie odrzucaniu człowieka, prawda, i ataku człowieka za aparycję. Bo to jest słabe, panie Kamilu, naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest słabe. Słownictwo jest, jakie jest, z głównego powodu, jakby pan znał trochę początki tego kanału. Ja byłem wiele lat na misjach i poznawałem protestantyzm i te całe zakulisy kłamstwa na chodniku i na ulicy i w ławkach na parku. Stąd poziom jest taki, jaki jest w rozmowach z protestantami na ulicy i na chodniku. Prawda? Bo tak najlepiej można poznać zakłamanie protestantyzmu. Nie przez jakieś dysputy, nie wiadomo jakie, gdzie każdy tam patrzy, żeby drugiego nie urazić, tylko po prostu wziąć Pismo Święte i rąbać się na śmierć i życie, bo tak naprawdę to jest walka o prawdę, czyli walka na śmierć i życie, albo prawda i zbawienie, albo fałsz i możliwość potępienia, prawda, jeśli się trwa w tym fałszu. Więc my tutaj nie uprawiamy wielkoszpagatowej teologii, my tutaj uprawiamy dyskusje chodnikowe, że tak powiem, tak, chodnikowe, uliczne i z parkowych ławek, bo tak się uczyłem protestantyzmu, tak poznawałem te kłamstwa, prawda? A nie jakieś wysublimowane pojęcia takie właśnie, które są, niby są, ale tak są, że ich nie ma, nie? Bo protestantyzm taki potrafi być. Myśmy kiedyś o tym wspominali kilka razy, że protestantyzm właśnie w takiej otoczce ogólnej, nie, on się potrafi sprzedać. Być nawet taki bardziej katolicki niż katolicyzm, ale to jest tylko otoczka, wystarczy to tylko lekko trącnąć patykiem, nawet nie patykiem, tylko trawą i wszystko się rozsypuje i wychodzi cały fałsz. Więc panie Kamilu, ja się nie koncentruję tutaj na fasadzie protestantyzmu, która jest taka bardziej ekumeniczna, taka bardziej... Nie. Mnie fasady nie interesuje. Mnie interesuje, jakby to powiedzieli Meksykanie, il grano, czyli sedno, prawda? A to najlepiej wyłuskać jest na ulicy i na chodniku. Więc, panie Kamilu, żeby nie przedłużać wstępu, wczoraj żeśmy sobie czytali fragment i pan się do niego nie odniósł, zresztą jak i wielu innych protestantów.
tylko atakuje Kościół katolicki, tak jak to zrobił pan Rafał i inni. 1:10 1 Koryntian. A przeto upominając was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni. Czy protestantyzm jest zgodny, panie Kamilu? Zielonoświątkowcy, luteranie, ewangelicy i cała plejada 50 tysięcy denominacji. Czy oni wszyscy są zgodni? Abyście byli zgodni, by nie było wśród was rozłamów. Czym jest, panie Kamilu, protestantyzm? Jak powstają te najnowsze sekty? Począwszy szczególnie od XVIII i XIX wieku. Kościół pastora Chojeckiego, kościół pastora Kurylasa, kościół pastora Cylikasa, kościół pastora Węgrzyka, kościół pastora Kowalskiego, kościół pastora Stepanowa. Przed czym przestrzega święty Paweł? Przyjdą i będą robić rozłamy, będą sobie mnożyć nauczycieli. A czym jest protestantyzm, jak w nieskończoność mnożeniem sobie różnych nauczycieli i każdy naucza co innego? Tak? To jest protestantyzm. Panie Kamilu, nie uciekniesz pan od tej rzeczywistości. Nie uciekniesz pan od rzeczywistości, że protestantyzm to jest rozłam za rozłamem. Aby nie było wśród was rozłamów. Protestantyzm żyje z rozłamów. I rodzi się z rozłamów. Zrodził się z rozłamu. I pośród protestantyzmu jest rozłam za rozłamem i tak się mnożą te sekty i kościoły, i zbory, czy jak się tam nazywają. Byście byli jednego ducha. Czy protestantyzm jest jednego ducha, panie Kamilu? Protestantyzm, prawda? No nie, nie jest jednego ducha. Nie jesteście jednego ducha. I jednej myśli. No tu już na pewno nie jesteście jednej myśli. Jeśli coś was jednoczy, to nienawiść przeciwko Kościołowi katolickiemu i jego prawdzie. To tak, tu na pewno jesteście jedno, niezależnie od denominacji. Jeżeli chodzi o atak na Kościół rzymskokatolicki, jesteście jedno. I tutaj, panie Kamilu, jakby pan przyjrzał się większej ilości wpisów, to by pan zauważył to, o czym myśmy sobie też tutaj zauważali, że nawet jak dwóch protestantów tutaj, chociażby pani Megawita i pani Magda, tak, które się tam spierają, czy Bóg zbawił wszystkich, czy Bóg zbawia co drugą osobę, tak, przeznaczenie, czyli nie zgadzają się w fundamentalnej kwestii odnośnie zbawienia, tak? Nie rozumieją się tutaj. Ale co ich jednoczy? Plucie na Kościół. I co napisze pani Megawita, to pani Magda się z tym zgadza. Co napisze pani Magda w przeciwie kontra Kościół katolicki? Obie się zgadzają. Zresztą wszyscy protestanci się tutaj zgadzają. Nawet z Herczem, który nie wierzy w bóstwo Chrystusa, i z panią Maryką, która też nie wierzy w bóstwo Chrystusa. Ale wszyscy są jedno przeciw prawdzie katolickiej. To jest to, co was jednoczy. Prawda? Nawet jeśli każdy sobie myśli po swojemu. Prawda? Więc, panie Kamilu, nie wyczytałem tam jakiegoś bardzo konkretnego komentarza do tego fragmentu. Obyście wszyscy byli jedno, tak ja i ojciec jedno jesteśmy, tak? Jeden na owczarnię, jeden pasterz. Paś owce moje, mówi Chrystus do Piotra. Więc Kościół, który zbudował Chrystus, jest Kościołem, który ma Piotra, pasterza, któremu Chrystus przekazał pieczę nad swoimi owcami. Poza tym, panie Kamilu, kolejna kwestia, którą tutaj poruszamy co jakiś czas, a żaden protestant do tej pory nie udzielił odpowiedzi. Ja wiem, że będzie bardzo ciężko nawet panu, bo to pytanie nie zadaję tu od dzisiaj. To pytanie zadawałem właśnie protestantom na ławkach i na chodnikach i każdy albo ma autobus, albo uciekał, albo próbował odbijać piłeczkę. Mówię, nie, masz mi odpowiedzieć na to pytanie. A mianowicie, proszę mi biblijnie wykazać, że wasza interpretacja Słowa Bożego jest ku zbawieniu, a nie, jak przestrzega święty Piotr, ku zgubie, tak? Są w nich trudne rzeczy do zrozumienia, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma, na własną swą zgubę. Odrzucacie nieomylność. Więc skąd macie to w sobie to przekonanie, że to, co głosicie, jest od Boga?
Pismo Święte jest naszym autorytetem. Pismo Święte tak głosi. Panie Kamilu, poważnie, 50 tysięcy pastorów, 50 tysięcy denominacji przyjdzie. Będą się rżnąć i każdy bronił swojego, tak? 50 tysięcy różnych Ewangelii. To jest Chrystusowe? Chrystus zostawił jeden depozyt wiary, a nie depozyty wiar. Proszę mi biblijnie i proszę Pani, to już z góry przestrzegam, Panie Kamilu, proszę mnie nie brać na ten tani chwyt, że Pismo Święte jest nieomylne, bo ja o tym wiem. Tylko to, co jest omylne, może być omylne, to jego interpretacja. Więc proszę mnie ładnie, pięknie wyjaśnić, jak to jest, że wy atakujecie Kościół katolicki, prawda, głosicie swoje prawdy, a jednocześnie ten sam pastor, który głosi swoje prawdy, mówi, no, że on się może pomylić, bo on nie jest nieomylny. Nieomylny jest tylko Bóg. Nieomylny jest tylko Słowo Boże. Tak, Bóg jest nieomylny i Słowo Boże jest nieomylne. Ale pastor, który je interpretuje, już może być omylny, tak? No i tak jest, bo wy nie wierzycie w nieomylność. Więc skąd macie pewność, że to, co głosicie, jest ku zbawieniu, a nie ku zagładzie, nie ku zgubie? Bo w Kościele rzymskokatolickim nie ma prywatnego wyjaśnienia Pisma Świętego. Przed tym przestrzega święty Piotr, panie Kamilu. A co jest w protestantyzmie? Co głoszą tutaj nawet nasi polscy pastorzy? I tutaj na kanale. Chrystus mi objawia prawdę. Jak ci Chrystus objawi prawdę, później szukaj Kościoła. To pastor Chojecki mówił i inni pastorzy. Myśmy tu słuchali tych nagrań. Tak? Szukaj Kościoła, który będzie właśnie, w którym będzie odpowiadał twojemu zrozumieniu. Tak? Pastor Chojecki powie, jak ci nie podoba w jednym, to idź do drugiego. Jak ci się nie podoba w drugim, załóż swój Kościół. Tak? To jest Chrystusowe? Nie, to nie jest Chrystusowe, to jest diabelskie. Bo Kościół rzymskokatolicki jest nieomylny z nadania Chrystusa. Dzięki Duchowi Świętemu strzeż depozytu wiary z pomocą Ducha Świętego. I Kościół i apostołowie, ich następcy strzegą tego depozytu wiary z pomocą Ducha Świętego. Więc Kościół musi być nieomylny, bo nad depozytem wiary czuwa Duch Święty. Nad depozytem wiary, który został złożony w Kościele, a depozyt wiary sam w sobie nie może być omylny, bo pochodzi od Boga, tak? I zrozumienie wiary w asyście Ducha Świętego też w konsekwencji musi być nieomylne. I do tego właśnie nieomylnego Kościoła święty Paweł się udaje. Pierwszy i drugi rozdział listu do Galatów. Udaje się do Jerozolimy spotkać się, uwaga, z Kefasem, to znaczy skała, tak? Po aramejsku kefale, kefa, głowa po grecku. A więc udaje się do głowy, tak? Raz, później drugi raz. Udaje się do osób uważanych za powagi. Udaje się do Kefasa, Jakuba i Jana, których nazywa uważanych za filary. Filarami czego? Panie Kamilu, pan nie odpowiedział. A to właśnie współgra z 1 Tymoteusza 3,15, że Kościół jest podporą i filarem prawdy. Prawdą jest Chrystus, ale zrozumienie tej prawdy, podporą tej prawdy, aby była właściwie zrozumiana, a więc aby Chrystus był właściwie zrozumiany i cała właśnie ta mądrość Boża jest urząd nauczycielski Kościoła. Papież i kolegium biskupów. I do nich to udaje się święty Paweł. Oni to podają prawicę świętemu Pawłowi na znak jedności. Panie Kamilu, pastorzy protestanccy, do kogo się udają przedstawić Ewangelię? Kto im podaje dłoń na znak, prawicę na znak wspólnoty? Co wy głosicie? Chrystus nas poucza, tak? Duch Święty nam objawia. Panie Kamilu, a świętemu Pawłowi kto objawił Ewangelię? Chrystus, tak? Na pustyni przez 3 lata. A więc był protestantem,
Gdyby był protestantem, to by się nie udawał do żadnych apostołów, do żadnych osób uważanych za powagi, tylko o, mam Ewangelię od Chrystusa, więc co ja się będę udawał do jakiegoś tam Kefasa czy jakiegoś tam Kubusia. Ja, mnie Chrystus pouczył i koniec. No, pouczył go sam Chrystus, ale udaje się do śmiertelnych, grzesznych ludzi, uważanych za filary i konfrontuje się z nimi. Czy pan tutaj dostrzegasz, że protestantyzm w świetle tego, co rozrobił święty Paweł, wykłada się jak małe dziecko? Cały protestantyzm, nie poszczególne jakieś denominacje. Cały protestantyzm, wszystko to, co się od 1517 roku zrodziło po dziś dzień, wszystko leży. Bo wy się z nikim nie konfrontujecie. O, my się konfrontujemy ze Słowem Bożym. Tak, święty Paweł też na pewno znał Słowo Boże, nie? Stary Testament. Znał Pisma, ale skonfrontował się z ludźmi. I uznawszy, to jest 9, tak? I uznawszy, dano mi łaskę. Tak? Od kogo święty Paweł otrzymał łaskę? Od Boga, nie? Zobacz, panie Kamilu, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty. Jakub, Kefas i Jan uznają łaskę, którą otrzymał święty Paweł. Widzisz tutaj, pan, panie Kamilu, autorytet Kościoła? Święty Paweł przedstawia im Ewangelię, czy nie biegłem na próżno. A otrzymał ją bezpośrednio od Chrystusa, a więc konfrontuje się. Ja, panie Kamilu, jak mam wątpliwości i chcę coś zrozumieć, to konfrontuję się z oficjalną nauką Kościoła. O, chociażby tutaj to panu pokażę. O, mam tutaj takie w zanadrzu dwie ciekawe książki. Pierwsza to na pewno panu znany katechizm, tak? Kościoła katolickiego, tu się konfrontuje z filarami. No nie potrzebuje jechać do Rzymu, ale tu jest oficjalna nauka Kościoła. I jeśli moje zrozumienie Słowa Bożego zgadza się z tym, to znaczy, że mam prawdziwe zrozumienie z Pisma Świętego, takie zrozumienie, jakie Bóg chce, żeby było. A tutaj druga książeczka, też ciekawa. Sobór Watykański II. Wszystkie dokumenty, dekrety i deklaracje Kościoła. Tak? No i jeszcze gdzieś tutaj miałem... Trzeba gdzieś mi tutaj... No, taką tutaj nie raz ją pokazywałem, cośmy sobie z niej czytali. Ojcach Kościoła, tak? Tutaj się konfrontuje. Jeśli chodzi o zrozumienie Słowa Bożego, tradycji, pewnych zagadnień, tak? To jest oficjalna nauka Kościoła. Tu. A więc ja się też udaję do filarów. No troszkę w innej formie, tak? Czasy się zmieniły. Ale zgadzając się z tym, co jest tutaj, poddając moje zrozumienie osądowi tego, co jest tutaj, w istocie dokonuje tego, co zrobił święty Paweł. Skonfrontował się. Swoje zrozumienie Ewangelii skonfrontował właśnie z Jakubem, Kefasem i Janem i wcześniej mówił z osobami uważanymi za filary. Kto jest filarem w protestantyzmie? Luther, Calvin, Zwingli? Proszę wymienić. Święty Paweł tutaj wymienia filary po imieniu. Proszę wymienić parę filarów protestantyzmu. Jeden warunek musi być spełniony, panie Kamilu. Te osoby muszą być biblijne. W przeciwnym razie, jeśli mi pan wymienić Zwinglego, Lutra i Calvina, to znaczy, że co, no to wasze filary mają 500 lat? Nie sięgają czasami Słowa Bożego, więc jeśli nie sięgacie czasem apostołów, to co, nie pochodzicie od Chrystusa. Macie 500 lat, no to jest prawda. Macie 500 lat, a nie 2000.
Właśnie kolejna właśnie taka kwestia, panie Kamilu, do której też chciałbym, żeby się pan odniósł. Dobrze by było, jakby pan sobie założył swój kanał i po prostu odnosił się do tego, co sobie tutaj mówimy. Prawda? No kwestia tej nieszczęsnej 66-księgowej Biblii, tak? Wy nas oskarżacie, że Kościół na Soborze Trydenckim dodał 7 ksiąg, tak? Czyli do... tutaj jest 73 księgi, tak? Biblia katolicka, 73 księgi. Panie Kamilu, skoro dodał, to znaczy, że logika nam wskazuje na to, że musiał być przekład z 66 księgami przed Soborem Trydenckim, tak? A więc załóżmy, że to jest Biblia 66-księgowa sprzed Soboru Trydenckiego, jest Sobór Trydencki, Kościół dodaje sobie 7 ksiąg i wychodzi Biblia 73-księgowa, tak? Natomiast jest, panie Kamilu, zupełnie odwrotnie, bo do Soboru Trydenckiego była Biblia 73-księgowa, Wulgata, która powstała w IV wieku, a po reformacji powstała właśnie po Lutrze, powstała Biblia 66-księgowa, więc mamy sytuację zupełnie odwrotną, taką, że to nie Kościół dodał 7 ksiąg do Pisma Świętego, tylko że Luter je wyrzucił, bo mu nie pasowały pod jego doktryny, tak? Zacznijmy od tego, panie Kamilu, że Kościół nic nie dodał, tylko na Soborze Trydenckim zatwierdził 73 księgi jako kanoniczne i natchnione, a zrobił to, prawda, w odpowiedzi na ruch Lutra, który wyrzucił 7 ksiąg. Natomiast 73 księgi są od IV wieku w Piśmie Świętym. Od IV wieku. Proszę się zapoznać, panie Kamilu, z synodami w Hipponie, w Kartaginie, prawda? Proszę się zapoznać z akceptacją papieża świętego Damazego z 405 roku, który zatwierdził to. Proszę sobie zajrzeć do kanonów Soboru Florenckiego, który był na 100 lat przed Soborem Trydenckim i Sobór Florencki w 1440 roku wylicza 73 księgi, więc jak Kościół w Trydencie w 1546 dodał 7 ksiąg, jak 100 lat wcześniej już te księgi były w kanonie Pisma Świętego? Poza tym biblijni chrześcijanie, wy wszyscy tam, ci protestanci, pretendujecie i nazywacie się biblijnymi chrześcijanami, powrót do korzeni, biblijne chrześcijaństwo i oczywiście wyznanie zasady sola scriptura. Panie Kamilu, na tym pytaniu zakończę. Proszę mi pokazać, jak była głoszona sola scriptura w pierwszym wieku, w drugim wieku. Jaki przekład Pisma Świętego używali biblijni chrześcijanie na przełomie pierwszego i drugiego wieku? No bo skoro głosili zasadę sola scriptura, to musieli mieć Pismo Święte, tak? Jakie Pismo Święte mieli biblijni chrześcijanie w pierwszym, drugim wieku? W oparciu o co głosili zasadę sola scriptura, panie Kamilu? Proszę mi ładnie odpowiedzieć. W oparciu o co biblijni chrześcijanie na przełomie pierwszego i drugiego wieku głosili zasadę sola scriptura? Jaki przekład Pisma Świętego, tak jak ja teraz mam Biblię tysiąclecia, jaki przekład Pisma Świętego mieli biblijni chrześcijanie w pierwszym i w drugim wieku? Jaki przekład Pisma Świętego mieli biblijni chrześcijanie w XI wieku? Zaznaczam, musi mieć 66 ksiąg, bo spotkałem się właśnie z odpowiedzią tu na kanale, że biblijni chrześcijanie używali Wulgatę. No przepraszam, Wulgata ma 73 księgi, są tam z waszej perspektywy heretyckie nauki o modlitwie za zmarłych i o modlitwie właśnie o ofierze za zmarłych, tak? Księgi machabejskie. Więc biblijni chrześcijanie przez 1300 lat latali z Biblią, która ma katolskie herezje, I po 1600 latach od Chrystusa w XVI wieku Duch Święty powiedział: słuchajcie, musicie wyrzucić te księgi, bo tam są herezje. Tak, panie Kamilu? Czy będziesz pan odpowiadał tak, jak nam tutaj właśnie pastor zielonoświątkowy, teolog, pan Rafał Kowalski, w jednym z wpisów, próbując odpowiedzieć na to pytanie, nie mając żadnej odpowiedzi, napisał, że biblijni chrześcijanie byli tak duchowi, że oni nie potrzebowali żadnego przykładu, tak? Nie potrzebowali żadnego przykładu. Przez 1600 lat nie potrzebowali żadnego przykładu, tak?
A od XVI wieku tych protestanckich przekładów jest jak grzybów po deszczu. I od XVI wieku nagle zaczęli potrzebować, tak? Przekłady. Przez 1600 lat nie potrzebowali. W XVI wieku dopiero odczuli potrzebę posiadania własnego przekładu, tak? Panie Kamilu, proszę mi ładnie to powyjaśniać. Czekam na merytoryczne odpowiedzi, odniesienia. Nie musi to być jeden wpis, może być kilka wpisów. Panie Kamilu, jak ma pan życzenie i ochotę założyć sobie swój kanał i dementować to, co mówię. I jeszcze raz zaznaczam, proszę się odnieść do treści, a nie poprzestawać na merytoryce. Pozdrawiam.